Dzień dobry, witam Państwa w programie Rozmowa Echo 24. Moim i Państwa gościem jest starosta powiatu wrocławskiego, pan Roman Potocki. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam telewidzów. Dzień dobry. Panie starosto, kończył się powoli dożynki w powiecie wrocławskim. Pan chętnie bierze udział w tego typu wydarzeniach? Znaczy powiem, że bardzo chętnie, tylko że tutaj powtórzę tą swoją regułę, że w powiecie wrocławskim mamy prawie 250 miejscowości. I w momencie, kiedy przychodzi ten okres, czas świętowania przez rolników, czyli tych dożynek, jako starosta dostaję bardzo wiele zaproszeń. No nie ma tylko, fizycznej możliwości, żeby pan się pojawił wszędzie. Nie tylko, ale problem polega też na tym, że nie tylko z powiatu wrocławskiego, ale też z różnych gmin województwa dolnośląskiego. Dlatego też staram się bywać wszędzie tam, gdzie mnie zapraszają. Jest to niewątpliwie trudne, ale rzeczywiście ostatnie dożynki się odbyły w ubiegłą niedzielę, dożynki wojewódzkie w Niemczy i myślę, że ten okres, czasookres dożynkowy na terenie powiatu wrocławskiego został zakończony. Brałem udział właściwie we wszystkich dożynkach gminnych, bo to gminne dożynki to jest takie wydarzenie, no bym powiedział, ponadlokalne, bo tam byli zaproszeni wszyscy rolnicy już wtedy. Starałem się też bywać na dożynkach lokalnych, bo oprócz tych dożynek gminnych organizowane były dożynki w różnych miejscowościach, więc tam, gdzie byłem zaproszony, takie duże dożynki, między innymi był wiceprzewodniczący Gowtyńcu. W związku z tym na tych dożynkach też, czy w tych dożynkach też brałem udział i muszę tutaj powiedzieć ważną rzecz, że proszę Państwa, z całym szacunkiem, te piękne wieńce, ta dynamika i to przygotowanie tych dożynek, bo to i obrzędy religijne, i później misterium chleba, i sama oprawa później, bo jak to zawsze mówię w przemówieniach, dożynki to taki czas modlitwy i podziękowań i zabawy, w związku z tym chylę czoła ku tym wszystkim, którzy przygotowali te piękne uroczystości, bo naprawdę rolnikom za ten ciężki czas pracy całych tych rodzin rolniczych należą się te dożynki. Ja tylko dopowiem ostatnią rzecz, bo dzisiaj powiat wrocławski jest tym powiatem, gdzie coraz mniej tych rolników jest. Są takie miejscowości, które były typowymi miejscowościami rolniczymi. Dzisiaj te miejscowości zamieniły się w takie blokowiska, w miejscowości, które właściwie są taką sypialnią Wrocławia. Bielany Wrocławskie czy Wysoka są przykładem. Bielany Wrocławskie, Wysoka i tutaj tym bardziej czcimy tych naszych rolników, którzy produkują tą naszą codzienną żywność. Pan, jak widzę, jest specjalistą, jeśli chodzi o dożynki, bo miał pan okazję oglądać pewnie w swoim życiu już z kilkaset takich wydarzeń, jak się domyślam, jakby dobrze policzyć. Czy pana zdaniem dożynki mają duże znaczenie dla lokalnych społeczności wciąż jeszcze? Znaczy, proszę Państwa, ja zawsze mówię, że ja bardzo się cieszę, że w ogóle odbywają się dożynki, że są podtrzymywane te tradycje ludowe, tak, że te nasze dzieci, te nasze wnuki mają możliwość zobaczyć, jak wygląda właśnie taki wieniec dożynkowy, bo często też na tych dożynkach opowiada się o tradycjach, których no właściwie, tak jak mówię, w tym naszym biegu dzisiaj, w tym XXI wieku wszyscy biegają i bardzo się cieszę, bo po pierwsze to jest te dożynki to jest taka, bym powiedział, możliwość spotkania się ludzi, ta integracja, o którą ja jako starosta zawsze zabiegam, bo też i specyfika powiatu jest taka dość specyficzna, bo przecież mamy siedzibę we Wrocławiu, więc te 9 gmin wokół Wrocławia, żeby zrobić jakąś jedną wspólną imprezę, to jest problem i dlatego też bardzo chętnie uczestniczę i fajnie, że ci nasi mieszkańcy właśnie podczas między innymi takich dożynek się integrują ze sobą. To przejdźmy teraz od tradycji do nowoczesności. Pan był nie tylko gościem, ale i prelegentem Forum Ekonomicznego w Krynicy. Chciałbym troszkę z panem porozmawiać na ten temat. Jak ocenia pan to wydarzenie? Jaka jest jego rola i znaczenie, jeśli chodzi o ekonomię i eksperckie wypowiedzi, jeśli chodzi o nasz kraj? Znaczy, proszę Państwa, muszę powiedzieć o dwóch takich ważnych rzeczach, bo tak po pierwsze, po raz pierwszy byłem w Krynicy na forum ekonomicznym. No powiem, że jestem trochę zawiedziony, tak? Dlaczego? No, bo liczba paneli, liczba panelistów, olbrzymia liczba. W związku z tym często te panele się pokrywały czyli ze nie sobą. Nie ma możliwości. Czyli jak ja bym chciał właśnie wybrać dla siebie rzeczy, które mnie interesują, często było tak, że te panele, akurat którymi ja byłem zainteresowany, odbywały się w jednym czasie, tak?
rozdrobnienie tematów. Później miałem taki sygnał też od organizatorów, że i też z ludźmi, z którymi tam rozmawiałem, bo różne media podawały różne liczby. Według jednych mediów gdzieś około 4,5 tysiąca uczestników w tym forum. Rzeczywiście jest to duże wyzwanie logistyczne, duże wyzwanie, jeśli chodzi o przygotowanie strategii na te forum, ale wydaje mi się, że wszystkie tego typu fora w Polsce zaczynają tak jakby wymierać, tak? No bo spójrzmy chociażby na te wydarzenia takie, które były na terenie Dolnego Śląska. Kiedyś odbywały się duże konferencje samorządowców krzyżowej, odbywały się konferencje w Kudowie. Dzisiaj jeszcze została jakaś tam duża konferencja samorządowa, która się odbywa w Karpaczu, ale pomału te formuły chyba się wyczerpują i organizatorzy przyszłych takich formuł będą musieli w jakiejś innej formule to stworzyć, bo coraz mniej tych samorządowców przyjeżdża, coraz mniejsze rozdrobnienie tematów i dlatego też myślę, że trzeba tutaj pomyśleć o nowej formule. Czy pan uważa, że z takiego typu spotkań można wyciągnąć jakąś wiedzę, która pomaga w codziennym zarządzaniu? Proszę Państwa, ja jestem człowiekiem szczerym, w związku z tym mówię, że... Nie ukrywam, że cenię to właśnie. Że takie wydarzenia to przede wszystkim rozmowy kuluarowe, tak? Mm-hmm. Rozmowy kuluarowe, bo każdy samorządowiec ma jakiś swój cel, bo samorządowiec bez celu to raczej nie samorządowiec, bo każdy z nas startując w wyborach ma jakiś cel, jakieś zadania, które sobie stawia na początku kadencji i zawsze staramy się te swoje założenia zrealizować w jak największym stopniu. Różnie to wychodzi, bo często niektóre zadania są nie od nas zależne, ale do czego zmierzam? No, często przy takich właśnie wydarzeniach ważną rzeczą są rozmowy kuluarowe. Tak? Ja miałem okazję przy okazji tego forum ekonomicznego, między innymi rozmawiać z premierem Morawieckim, któremu też osobiście podziękowałem za dotację, którą żeśmy dostali jako powiat wrocławski w wysokości 3,3 mln. Rozmawiałem z panem ministrem Kwiecińskim i z innymi przedstawicielami rządu, bo my jako powiat wrocławski będziemy się ubiegać o kolejne dotacje, kolejne ważne, duże pieniądze dla powiatu wrocławskiego i też te rozmowy i takie indywidualne kontakty powodują, że nie powiem, że chcę złamać prawo, tak? Tylko że wiem o różnych szczegółach, które na pewno muszą się we wniosku znaleźć. No i między innymi powoduje to, że po pierwsze rozmawiamy kuluarowo, po drugie wymieniamy się jako samorządowcy między sobą doświadczeniami, bo te doświadczenia w samorządzie jest naprawdę bardzo ważną rzeczą. To sprzedajmy troszeczkę tej kuchni. Ja łapię teraz pana za słowo, jeśli chodzi o tą szczerość. Jak takie rozmowy wyglądają? Jak do nich dochodzi? Bo przecież to nie jest tak, że się panowie umawiacie na spotkanie. To znaczy, ja korzystam z każdego momentu, gdzie mogę porozmawiać z którymś z przedstawicieli rządu. No i między innymi moje rozmowy tam w Krynicy dotyczyły budowy, przebudowy mostu w Chrząstawie, tak? No bo przed nami w przyszłym roku duże zadanie inwestycyjne, bo w zasadzie do końca stycznia kończymy projekt budowy, przebudowy mostu w Chrząstawie. To jest poważny most, poważne dwie miejscowości, duże, taka właśnie jedna z typowych sypialni Wrocławia. I ten most będzie kosztował dużo. Ja nie jestem w stanie dzisiaj tego określić, bo ja czekam po prostu na projekt, czekam na kosztorys, ale jaka jest sytuacja? No kończymy projekt, najprawdopodobniej w styczniu będzie projekt gotowy i ja do marca muszę złożyć projekt z pozwoleniem na budowę na budowę tego mostu. W związku z tym mam czas od stycznia do marca, żeby po pierwsze przygotować projekt, złożyć ten projekt. No i też w momencie, kiedy miałem możliwość spotkania z panem ministrem infrastruktury, rozmawiałem z nim, że na pewno taki projekt złożę, na pewno mi zależy na tym projekcie. No i też była deklaracja ze strony pana ministra, jeśli wniosek będzie złożony, to możemy się również spotkać i czy między osobami, które zweryfikują ten wniosek na wstępnej fazie, bo nie ukrywam też, że rząd ma swoje pieniądze, które musi wydać, a tutaj niewiele samorządów dzisiaj stać na to, żeby budować, przebudowywać mosty, bo to są drogie zadania. Tak? Ja rozumiem, że to chodzi też o budowanie atmosfery, ale i też budowania wiedzy u członków rządu, którzy częstokroć są zupełnie innych części kraju. Dokładnie tak. Żeby pokazać, jak duże na przykład znaczenie jest takiego mostu dla lokalnej społeczności. Dokładnie, tak? bo ta miejscowość, o której
której ja mówię, no to jest miejscowość, która dzisiaj ma około 3, nawet pewnie około 4 tysięcy mieszkańców. Jakbyśmy popatrzyli na liczbę pojazdów, które przejeżdżają codziennie przez ten most, a to jest most bardzo wąski, bo ten most nie był budowany w tym celu i nikt nie przewidywał w momencie budowy tego mostu, że tam będzie tak duży ruch komunikacyjny, dlatego też to jest bardzo ważne zadanie dla nas i też pokazujemy członkom rządu właśnie co się dzieje w terenie, tak? Bo jak ja rozmawiałem z premierem Morawieckim, mówiłem mu o tym, że to pieniądze, środki, które dostaliśmy na przykład na przebudowę drogi teraz w tym rozdaniu, no to są bardzo ważne pieniądze, bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców, którzy mieszkają przy tej drodze, a my budujemy, bo my jako powiat wrocławski, jak Państwo wiecie, wykładamy bardzo duże pieniądze na budowę, przebudowę naszych dróg powiatowych. Do tego tutaj wspomnę, że od 4 lat mamy ten program budowy, ten program Bezpieczna Droga, którą wspólnie z gminami budujemy te chodniki i nasza infrastruktura na terenie powiatu wrocławskiego jest naprawdę już mocno zainwestowana. Mamy te drogi chyba w dobrym albo nawet bardzo dobrym stanie. Mamy już dzisiaj bardzo dużo chodników, bardzo dużo kilometrów chodników przy drogach powiatowych i tutaj wnioski, które my składamy, to są naprawdę ważne wnioski. Tak? My nie składamy jakichś wniosków, bo mamy tam wizję polepszenia. To są ważne inwestycje dla mieszkańców i też chcę uświadomić tym przedstawicielom rządu, że jak składamy coś, to naprawdę to jest ważne z punktu widzenia i strategicznego, i rozwoju gminy, powiatu i ważne dla mieszkańców. To przejdźmy teraz do troszkę mniej poważnego tematu. Wiem, że na najbliższy nadchodzący weekend pracownicy Pana Urzędu przygotowali w Siechnicach pewną niespodziankę dla mieszkańców. Co to będzie? Proszę Państwa, kolejny piknik kulinarny powiatu wrocławskiego. Zasady, procedury i sam system zgłaszania można znaleźć na stronie powiatu wrocławskiego. Wygląda to w ten sposób, że ogłaszamy konkurs na najlepszą potrawę powiatu wrocławskiego i to już jest kolejny konkurs kulinarny powiatu wrocławskiego i w tym konkursie kulinarnym mogą brać udział właściwie wszyscy mieszkańcy. Oprócz tego, że mieszkańcy to mogą brać udział w tym przedsięwzięciu koła gospodyń wiejskich, których mamy wiele na terenie powiatu wrocławskiego i to jest jedna z kolejnych imprez, którą integrujemy mieszkańców, bo po pierwsze różne kategorie, tak? Bo z jednej strony kategoria deser, czyli koła i osoby prywatne mogą przygotować deser, który przez komisję, która jest powołana przez uchwałą zarządu, jest oceniana. Następnie... Pan jest w tej komisji? Nie, nie jestem w tej Szkoda, komisji. Bo to chyba akurat fajna komisja. Komisja jest bardzo fajna, bo próbuje potrawę, ale tak się składa, że soboty i niedziele dla starosty to jest naprawdę wiele imprez, które muszę odwiedzić, tak? I objechać. Mhm. W związku z tym jest powołana komisja, która będzie oceniała, czyli to jest deser, danie główne, różne kategorie, bardzo fajne nagrody finansowe i dodatkowo od ubiegłego roku przyjęliśmy zasadę, że każdy, kto bierze udział w konkursie kulinarnym, a nie zdobędzie miejsca od 1 do 3, dostaje taką nagrodę pocieszenia, ale nie nazywałbym tego nagrody pocieszenia, tylko nagrodę za to, że po pierwsze wziął udział, tak? Za aktywność i trochę za zwrot kosztów poniesionych, tak? No bo każdy, kto przygotuje na przykład danie główne, I najczęściej na tym konkursie kulinarnym jest tak, że to nie jest tak, że to jest przygotowane małe danie tylko dla komisji, tylko później panie czy osoby, które biorą udział w tym konkursie kulinarnym, częstują mieszkańców, którzy przyjdą. W związku z tym, no jeśli to są pierogi, to tych pierogów jest wiele i one są później wydawane mieszkańcom, częstowane są. W związku z tym, no mieszkańcy ponoszą koszty, bo chcą się pokazać i żeby ich nie narażać na koszty własne, więc każdy dostaje w cudzysłowie nagrodę pocieszenia, która ma pokryć właśnie ten koszt przygotowania tych potraw, tak? Czego jeszcze mogą spodziewać się odwiedzający ten piknik kulinarny? To proszę Państwa, wiele atrakcji, bo tak, bo oprócz tego pikniku kulinarnego, tak jak mówię, no poczęstunki, możliwość spróbowania różnych potraw, staramy się, żeby to były takie potrawy trochę regionalne z powiatu wrocławskiego. Po drugie, no wszystkie te potrawy, które biorą udział w tym naszym konkursie,
Znajdują później odzwierciedlenie w książce kucharskiej, którą my wydajemy. Wydajemy ją od 3 lat, w związku z tym ta książka jest coraz grubsza, tych potraw jest coraz więcej i niedługo dojdziemy do momentu takiego, że będziemy mieli właściwie potrawę z powiatu wrocławskiego na każdy dzień roku. Fajnie to jest zrobione, no bo to jest osoba, która przygotowała daną potrawę, jest zdjęcie tej osoby, są produkty, jest pamiątka rodzinna i dodatkowo do tego wydajemy kalendarz taki kulinarny powiatu wrocławskiego, który na wszystkich naszych imprezach powiatowych jest rozdawany, więc ludzie biorą sobie na pamiątkę chociażby, żeby pokazać, że oto jestem też w książce kucharskiej czy w kalendarzu powiatu wrocławskiego. Panie starosto, my tam na pewno pojawimy się z naszą kamerą. Zapraszam też, jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, wszystkich mieszkańców powiatu wrocławskiego, Wrocławia i wszystkich tych, którzy będą chcieli nas w sobotę odwiedzić. Przypominam, rynek w Siechnicy, zapraszam. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy Echo 24. Dziękuję bardzo.